Co powinnaś zmienić w swojej relacji? Wskazówki, porady, kart, mandala. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy na moim kanale. Dziękuję za wszystkie komentarze, żebym poczuła się lepiej, wyzdrowiała z mojego przeziębienia. Już poczułam się lepiej dzięki Waszej energii, dzięki Waszym życzeniom i naszej grupie. Więc dziękuję serdecznie. Zapraszam Państwa nadal do komentowania, bym poczuła Waszą energię. Dużo pozytywnej energii wypływa z Waszych komentarzy. Dziękuję serdecznie. Bardzo mnie to inspiruje i motywuje do dalszego nagrywania tych filmików. Kochani Państwo, proszę również o lajki, o nowe subskrypcje, jeśli ktoś tutaj jest nowy, zawitał dopiero pierwszy raz lub jest tutaj nieraz na moim kanale, zasubskrybuj mój kanał i dostaniesz codzienne powiadomienia od YouTube'a o moich filmikach. Oczywiście zapraszam wszystkich na wróżby indywidualne, które również robię. Mój e-mail znajdą Państwo pod każdym filmikiem i w komentarzach. Można mnie kontaktować. Ja wyślę Wam warunki wróżb indywidualnych. Oczywiście wróżby indywidualne są osobiste, prywatne, polegające na Waszych datach urodzenia, na Waszych zdjęciach. Opierają się tylko na Waszych problemach i konkretnych pytaniach do kart. Zapraszam. Teraz, kochani, zaczynamy. Co powinnaś zmienić w swojej relacji? Być może już ta relacja jest jakaś ospała, nieciekawa. Czujecie, że coś powinno się zmienić. I tutaj te karty mają na celu zaktywizować proces rozwoju Waszej relacji. Tutaj mamy Sacred Geometry Activations Oracle i to jest właśnie sekretny, geometryczny orakel aktywujący. To są rozmaite mandale, które mają właśnie taki magiczny wymiar i mówią zawsze konkretnie, co należy zaktywizować. Czyli w tym wypadku jest u Was w relacji jakiś brak, tak? Jakiś widoczny brak i karty pokażą Wam, co należy poprawić. Więc napiszcie mi później w komentarzach, czy rezonuje to, co wybraliście. A mamy dzisiaj trzy grupy do wyboru. Grupę pierwszą, drugą i trzecią według numerów, więc wybierzcie sobie któryś numer grupy, numer karty i ta grupa powie Wam, co należy zmienić i to od zaraz w Waszej relacji, zaktywizować, czyli jakby być może nie myśleliście nad tym sami lub nie wiecie sami i nagle karty Wam dadzą taki impuls, inspirację, tak? Przypomną Wam, że tutaj w tym właśnie punkcie coś brakuje w Waszej relacji. Zobaczmy. Zapraszam grupę pierwszą. Grupa pierwsza to ta oto mandala. Trójkątna, kolorowa, piękne, żywe, aktywne kolory, witalność, tak? Już po prostu bije z tej karty różne formy geometryczne, przepraszam, różne formy geometryczne, czyli no duży taki tutaj, duża rozmaitość form i kolorów. Zobaczmy, co ta karta chce nam powiedzieć. Dynamik, dynamika. Czyli dynamika w Waszej relacji, dynamiczność Waszej relacji, jakaś akcja, brakuje Wam akcji, energii, witalności, różnych być może jakichś kolorów, tak? Różnych akcji, różnych wydarzeń, przygód. Być może jest Wasza relacja nudna, ospała, rutynowa. Po prostu zapomnieliście o tym, że należy coś ze sobą przeżyć, coś właśnie aktywnie na przykład zaplanować, spontanicznie coś zrobić, by te uczucia, miłość, emocje się obudziły, by były ciągle
na wysokim poziomie utrzymane, by ta relacja nie była nudna, nie była jakaś taka ospała, na przykład gdzie wkradła się rutyna, nie patrzycie już, jak wyglądacie, jak się do siebie odnosicie, jak do siebie mówicie. I przez to po prostu staje się taka codzienność, taka nudna, nieciekawa, posępna codzienność w Waszym związku. I to być może jest też niebezpieczeństwem, że staniecie się dla siebie w którymś punkcie nieatrakcyjni, nieciekawi, nieinspirujący i powinniście dlatego wprowadzić znowu dynamikę w tą relację, czyli akcję, energię, witalność, kreatywność, spontaniczność, no być może też seksowność, oczywiście energię taką seksualną, tak? Być może tutaj też na podłożu seksualnym jest jakaś nuda, więc tutaj potrzebna jest dynamika. Dynamika, która poruszy i jakby obudzi na nowo Waszą atrakcyjność. Także pomyślcie o tym, że rzeczywiście karta dała Wam dobrą inspirację, dobry impuls do poprawy. Być może na to nawet nie wpadliście, że jest takie niebezpieczeństwo w waszym partnerstwie, że staniecie się niedługo dla siebie nieciekawi, ponieważ jest no, nudno, nieatrakcyjnie. Także wprowadźcie dynamikę. Widzicie, jakie piękne kolory ma ta karta. Wprowadźcie różne wydarzenia, różne akcje, różne spontaniczne, być może no, jakieś seksowne też akcje, by nastąpiła dynamika, by nastąpił dynamiczny rozwój tego związku. Dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam oczywiście grupę drugą. Grupa druga to ta właśnie karta. Zobaczmy, co wyciągnęłam. Mamy taką mandalę. Dwie duże mandale, dwa duże koła i dwa małe koła. No, takie piękne, jakby pełne nadziei kolory wręcz i spokoju. Niebieski, zielony, tak? Żółty, słoneczny, też serdeczny, pozytywny kolor. Także co brakuje w Waszej relacji? Co powinniście poprawić? Conception. Aha, czyli koncepcji brakuje w Waszej relacji, pomysłowości, jakiegoś planu działania, jakiegoś celu, celu, do którego byście oboje dążyli i któremu byście poświęcali siebie. Czyli ważny jest jakiś cel, jakieś co chcecie osiągnąć razem, co chcecie razem jakby zbudować. Na przykład dużo ludzi chce zbudować razem, nie wiem, jakąś firmę, tak? Mieć sukces tutaj jakiś w karierze. Inni znowu chcą mieć dzieci, tak? Piękną rodzinę, dzieci, dom. Inni chcą na przykład razem podróżować. Inni chcą razem, przypuśćmy, robić jogę, tak? Mają wspólne zainteresowania. Czyli jakby u Was brakuje koncepcji na bycie razem lub koncepcji celu dla tego partnerstwa. Jesteście razem, ok, jakby wisicie ze sobą razem z dnia na dzień, czas się toczy, jesteście razem, czas mija, natomiast wszystko jest takie bez celu, bez właśnie konceptu. I tutaj jakiś koncept, jakaś pasja być może, która Was inspiruje razem, jakieś wspólne hobby, jakieś wspólne cele, na przykład właśnie, nie wiem, założenie rodziny, tak, ślub, czy, nie wiem, no, wyemigrowanie razem. Różne są cele, tak, różnych par, różne są pomysły, więc tutaj znajdźcie jakiś koncept, znajdźcie coś, co Was wspólnie bardzo łączy i do czego po prostu razem byście wspólnie, z pasją, no, z jakąś taką miłością dążyli. Właśnie tej koncepcji, która daje nadzieję, tak, na wspólną drogę, na wspólne osiągnięcie celów, brakuje u Was. I być może nie dostrzegacie tego lub nie zastanawialiście się nad tym w ogóle lub nie wpadliście nawet na to. Ale tutaj karta to pokazuje ten temat, więc zastanówcie się, co w tym jest, tak? Co jest na rzeczy
jakiej koncepcji Wam brakuje. Być może brakuje Wam po prostu jakiegoś planu działania wspólnego lub planu w ogóle jakiegoś, nie wiem, rytuałów wspólnych, wspólnego przebiegu dnia, przebiegu tygodnia, jakichś wspólnych działań. No po prostu może brakuje Wam po prostu pomysłowości w tym związku. No nie wiem, karta mówi tutaj o koncepcji, więc pomyślcie, dlaczego taką wskazówkę właśnie Wy dostaliście i wybraliście. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam serdecznie grupę trzecią. Grupa trzecia wyciągnęła właśnie tę kartę. Jest to mandala. Wow. Bardzo taka promieniująca, powiedziałabym, tak? Która odbija wręcz światło. Odbija wręcz taką, nie wiem, taki błysk, tak? Bardzo jakby przypominała słońce wręcz. Lub promienie słoneczne. Tak wypełnia ta mandala cała energią. Oczywiście piękne, żółte, czerwone, zielone, niebieskie kolory. Pełne energii, pełne witalności. Zobaczmy, co ta karta chce grupie trzeciej powiedzieć. Universal love. Czyli miłość uniwersalna. Kochani, co to znaczy miłość uniwersalna? Miłość uniwersalna to jest miłość do samego siebie, nie tylko do partnera, do otoczenia, w którym żyjecie, mieszkacie, funkcjonujecie. Miłość do wszechświata lub opatrzności Bożej. Połączenie jakby Was jako człowieka, jako ludzi, jako osoby, jako kobiety, jako mężczyzny z wszystkim tym, co Was otacza, z naturą, z ziemią, z przyrodą właśnie, z fauną, z florą w tym sensie, z Waszym otoczeniem, czyli ludźmi, którzy Was otaczają, przypuśćmy, nie wiem, w pracy, koło mieszkania, tak? Miłość uniwersalna do tego, co robicie, czym się zajmujecie, jakie macie zainteresowania. Czyli miłość uniwersalna ma Was połączyć jakby w harmonii z wszystkim, z czym macie styczność. Czyli nie macie zapominać, że życie w harmonii z naturą, z wszechświatem, z opatrznością Bożą jest bardzo ważna. Jeśli zapominacie o tym, to po prostu czujecie się może samotne, a tak naprawdę nie jesteście samotne, nie jesteście samotni, ponieważ wszystko, co Was otacza, ma na Was wpływ. I księżyc, i przyroda, i ludzie, którzy Was otaczają, tak, ze swoimi energiami, i pracownicy, z którymi pracujecie codziennie, ze swoimi również energiami pozytywnymi lub negatywnymi. I z wszystkim tym macie połączyć się pozytywnym myśleniem, pozytywną energetyką, pozytywnymi wibracjami, czyli do wszystkich tych ludzi, do wszystkich tych spraw, wszystkich tych, nie wiem, otaczających Was rzeczy, macie podchodzić z taką uniwersalną miłością, po prostu z taką pozytywną emocjonalnością, z pozytywną energią, z pozytywnymi wibracjami, a nie zamykać się na to, izolować lub, nie wiem, negatywnie myśleć, tak? To jest ważne, czyli Wasze nastawienie do spraw, do natury, do otoczenia, do osób, jest bardzo istotne. Podchodźcie z uniwersalną, taką ogólną miłością do wszystkiego, do wszystkich, do każdej rzeczy i wtedy będzie ta energia do Was z powrotem wracać. Takie jest prawo energii, działania energii. Więc zacznijcie już od dzisiaj i zobaczcie, czy to działa. Jeśli zapomnieliście o tym lub zamykacie się za bardzo lub, nie wiem, myślicie tylko sobie być może, nie wiem, może jesteście, być może, przepraszam, że tak wspomnę, ale być może była jakaś nutka egoizmu w Was, więc odetnijcie to i spójrzcie, otwórzcie się na wszystko, co Was otacza. Wszystko, co Was otacza, wszyscy, którzy Was otaczają, to są energie, które na Was wpływają, na Wasze życie, na Wasz rozwój,
na Waszą egzystencję. Także podchodźcie do wszystkiego z miłością i ta miłość będzie wpływać do Was, do Waszego otoczenia, do Waszej osobowości z powrotem. Takie jest przesłanie, zupełnie inne, prawda? Także trzy różne, zupełnie różne przesłania. Dynamika, koncepcja i uniwersalna miłość. Takie właśnie wskazówki dostali Państwo dzisiaj od kart. Przemyślcie, co do Was pasuje, napiszcie mi w komentarzach, czy dobrą grupę wybraliście i czy rzeczywiście coś w tym jest. Czy karty otworzyły Wam tak jakby oczy i dały Wam coś do przemyślenia, co powinniście zmienić w Was i w Waszej relacji. W relacji z partnerem, w relacji z rodziną, z małżonkiem, z dziećmi, w relacji ze światem, naturą, z wszechświatem. Wszystkiego dobrego. I życzę Wam, by te zmiany przyszły Wam na dobre. Do usłyszenia już wkrótce.